Witam, widzę bardzo serdecznie z tej strony Ali, a to kolejny odcinek z Margonem. Odcinek z Margonem, odcinek po dość dużej aktualizacji samej gierki, tam przedziałów różnych i tak dalej. No między innymi widzicie teraz, moi drodzy, jakieś tam przedziały, które zostały zaktualizowane. Dodany został drugi Choker, została dodana E2, ten misiek, którego zbiliśmy. Co tam jeszcze zostało dodane? No pozmieniane przedziały, pododawane legendy. No ogólnie mega, mega, mega obszerna, nazwijmy to, aktualizacja przedziałów. A my w tym odcinku, moi drodzy, pootwieramy sobie serduszka, jak i pootwieramy mieczyki tutaj, te ostrza orków, także fajnie, jakby tych ostrz nam powypadało tutaj jak najwięcej. Ale dobra, przejdźmy sobie już do tego openingu. Będziemy sobie otwierali raz ostrze, raz serduszko. Otwieramy pierwsze unikatowy toporek i będziemy sobie tak rogali raz z jednego, raz z drugiego. Mamy mniej więcej podobną ilość jednego i drugiego. No dobra, tu mamy 54 serduszka. Ok, tu strzałki na tropa. No i będziemy sobie otwierali, no i mam nadzieję, że kurde, chociaż jedna legenda nam na tym odcinku tutaj wypadnie. No, najbardziej marzyłyby mi się łapki tutaj, z tej dwójeczki, z tego ołtarza. No tutaj z serduszek, no to również najbardziej by mi się marzyły budki na tropka, rzecz jasna. Możemy tak trochę więcej tego potwierać. Dobra, trzeba liczyć, ile było pustych serduszek. Na razie puste jest jedno, drugie, trzecie. Okej. 44, zejdźmy do 45. Czwarte. Okej, i ostatnie na razie. 5. Okej, na razie 5 pustych serduszek, no nie wskazuje to niczego dobrego. No otworzymy sobie dzisiaj to wszystko, no i na tym głównie oprzemy nasz kontencik. Może poszukamy sobie jakiegoś heroska, może zobaczymy. Boom, co tutaj mamy? Unikat. Czekajcie, wiecie co, ja bym sobie tutaj gdzieś to zapisywał, ile tych serduszek było pustych, a ile było. O, to czekajcie, wezmę telefon. Odpalmy sobie, tak, było słychać. Odpalmy sobie notatnik. Dodajmy sobie nowy plik. Serca. Serca dajmy 5. Ostrza. Ostrza. Ostrza ani jednego na razie pustego nie mieliśmy. O, kolejny unikacik. Dobra, otwórzmy jeszcze jedno ostrze, tak żeby było równo 30. I zaraz logniemy sobie po wszystkich dwójeczkach znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, mamy wszystkie sześć. Mamy wszystkie sześć na timerku. Na razie. Hop, i ostatnie na razie. Ok, unikat. Czyli mamy na razie 5 na 5 otwartych. Mamy unikaty. Nie jest to najlepszy wynik, ale nieco lepszy niż serduszka. Zobaczymy, jak tutaj wali Kruger w międzyczasie, oddaje dwójeczka. No i na tyle, na tym na razie, że tak powiem, opiera się moja giereczka, czyli na staniu na dwójkach. Dobra, lognijmy sobie na jedno otwarcie ołtarzyka, czy tam dwa, może trzy. I lognijmy dalej po dwójkach. Hop, ołtarzyk, proszę, mamy pierwsze herko. Możemy tutaj w sumie nawet składować tej temsy. Hop, hop, hop. Okej, herko. Dobra, kolejne otworzymy. O, proszę, unikat. Jak tu serduszka? Dobra, jeszcze trzy serduszka otworzymy. Znowu herko. Najsik. Tu mamy kolejny unikat. I jeszcze jedno. Hop, to okazało się niestety puste. Czyli zwiększamy sobie ilość pustych serduszek o jedno. Czyli mamy aktualnie 6. Aktualnie 6. Dobra, wielka stopa. Hops. Nic ciekawego. Teraz choker. No i tak sobie to na razie pozbijamy i pootwieramy. No kurde, no naprawdę mam jedno życzenie, byleby spadła jakakolwiek, naprawdę jakakolwiek legenda, chociaż jedna, to będę naprawdę zadowolony, że już będzie coś tam na ten odcinek, bo no kurde, no mam dużą nadzieję, że jednak się coś uda. Kolejne otwarcie, kolejny unikat, tak to sobie weźmy na razie w takiej kolejności.
No, 6 unikatów. Dawaj, zaskocz czymś teraz. Nasz piękny ołtarzyku z Restusie. Szakru. Dawaj, otwieramy i mamy buty. Kolejny unikat. No tak się to ułożyło. 3 toporki, 1 proca, 3 pary nagolenników. Dobra, jeszcze otworzymy sobie 3 takie ostrza. Pierwsze. Puste. Okej, dobra. Mamy pierwsze puste. No niestety. Niestety, ale mamy pierwsze puste ostrze. O, trzeba odblokować fona. Okej, pierwsze puste ostrze. Dobra. Jeszcze otwieramy 2 ostrza i hop, bum. Kolejny. No niedobrze. Niedobrze. Rośnie to w złą stronę. Tu miało się świecić ładnie na czerwono, kurde. A nie zacząć pustymi sypać. Dobra, jeszcze jedno. Hop. XD. Co to za jakiś dziwny, nie wiem. Dziwna passa. Bardzo nieładna. Co? Serduszka oddały kilka heroików i co? I nagle się ołtarz obraził? Niedobrze. Dobra, otwieramy serduszko. Puste. Niedobrze. Kolejne serduszko. Dobra, mamy unikat. Zmieniamy sobie ilość serduszek. Kolejne puste. Ile tutaj? Jeszcze 2. Kolejne puste. I kolejne puste. Ja cię kręcę, ale gówno. Dobra. Polegamy sobie. 10 pustych serduszek i 3 puste ostrza. Tu mamy 13 pustych otwarć na razie. Jeszcze sobie tu zbijamy 2 oczywiście. No bo nie będziemy przecież marnotrawić czasu, który tutaj mamy w trakcie otwierania. Więc kurde, wykorzystujemy wszystko. A kto wie, może pospada troszkę więcej tych tutaj właśnie na przykład ostrzy i będziemy mogli sobie więcej pootwierać. To akurat zwyklak, ale to otwórzmy sobie od razu. Hop! I puste kolejne. Ja pierdzielę, ale lipa. Ej, to co tak na początku pokazało, że co, że ja potrafię dać co i teraz nie będzie już dawać? Ale gówno. Dobra, Marlot z respi teraz. Otwórzmy przed Marlot jedno serduszko. Ok, mamy unikat. Ok, i zbijmy Marlot. I mamy kolec. I jeszcze otwórzmy jedno serduszko. Kolejny unikat, kolejne strzałki. Otwórzmy jeszcze 2. Pierwsze i drugie. 3 puste. Ja pierdzielę. 13 pustych serduszek. Ajajaj, dobra, logamy Wariego, później logamy na jedno ostrze, później logamy na wielką stopę i chyba wrócimy sobie, o, mamy jakiś unikat, weźmy unikat, się zawsze bardziej przyda do ulepszania, bo te zwyklaki zaraz też sobie wrzucimy w zbrojkę, żeby tam wykorzystywać jak najbardziej wszystko, co nam lota. Okej, zaraz ta wielka stopa powinna zrespić, niby zaraz po niej będzie choker, ale nie chce mi się czekać tyle. Więc tutaj sobie zaraz odpalimy. No, dawaj mi tą wielką stopę. Kurde, 13 pustych serduszek i 4 puste ostrza. No ja wiem, że tutaj żadne błoga na lot i tak dalej nie działają i że mógłbym trzymać te serduszka i te ostrza na jakąś, wiecie, lepszą okazję, typu jakieś tam zwiększenie łupu z konkretnej E2. Czy tak jak tutaj z ołtarza i wtedy mógłbym trzymać takie serduszka i ostrza, żeby to wszystko ładnie otworzyć ze zwiększoną szansą tam na dobry łup ten legendarny. No ale kurde, szczerze tak pomyślałem sobie, że kurde, nagrałbym z tego odcineczek w sumie. No i stwierdziłem, że dobra, robimy to. Robimy to. Gdzie jest ta wielka stopa? Kurde, dobra, jest, hop. Oczywiście może coś spaść jeszcze z tych zwykłych dwójek jak najbardziej, kurde, i to by było w sumie też bardzo, bardzo miłe z ich strony i mam nadzieję, że coś tutaj mimo wszystko w tym odcinku się nam zaświeci, a co to będzie, no to czas pokaże. Póki co serduszka niekorzystnie prowadzą 13 do 4, jeśli chodzi o puste, otwarte. Dobra, szakru, dawaj, hop, unikat kolejny, kolejny unikatowy toporek. To co, poczekamy sobie chwilę, otworzymy jeszcze 3 takie toporki. Boże, takie toporki, nie, tylko nie. 3 takie ostrze rytualne, do 20 zjedziemy. Hop, kolejne, bum, mamy pierwsze hero. O kurde, chód otchłani, pierwszy heroik, który nam wypadł tutaj z naszego szakru.
Jeszcze dwóch takich sobie otworzymy. Pusto. Niedobrze. Wiecie, jakby chcę sobie zrobić podsumowanie na sam koniec odcinka, ile jakich było, że tak powiem, otwartych łupów. I ostatni na ten moment. Hop, 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 hop. Kolejna hero. Dobra, okej. To jest w porządku. To jest w porządku, że oddało dwa heroiki. Jeden prawie po drugim. Teraz zobaczmy, co tam się uda z serduszek wyczarować. 30 serduszek. Hopa, pierwsze. Unikat. Drugie serduszko. Unikat. Trzecie serduszko. Unikat. Czwarte serduszko. Proszę bardzo, mamy heroik w końcu. I piąte serduszko. Unikat. Ej, dobra, tych 5 serduszek, jeśli można nazwać je szczęśliwymi, to rzeczywiście takowe były, bo nie było ani jednego pustego łupu. Także okej. Nie ma takiej tragedii. Dobra, i szakru, co tu oddasz? No niestety tutaj się obraziło znowu wódziadostwo. Dobra, jeszcze otworzymy sobie dwa te ostrza. Kurde, jestem ciekawy w ogóle, ile ten odcinek wyciągnie minut, bo też nie chcę, żeby był, kurde, jakoś za długi. Kolejne puste ostrze. Dobra, jeszcze poczekamy jedno i logniemy wtedy na tego Wariego i wrócimy sobie wtedy na ołtarz, na Marlot. Otworzymy z dwa serduszka i wrócimy tu na szakru. Jeszcze jedno puste, Jezus, ale lipa coś. Kiepskawo, naprawdę, kurde, kiepskawo. Te dwójki inne nie oddają, jak widać. No, 13 do 8. 13 do 8 tutaj ta przewaga maleje i mam nadzieję, że już tutaj tych pustych serduszek to nie będzie zbyt wiele. Hop, pierwsze puste. I mamy kolejne hero. Ok, to otwórzmy sobie, ile tu mamy. 23. Ok, i jeszcze dwa. Pierwsze i drugie. Hop, puste. Czyli tutaj mamy niestety kolejne dwa puste serduszka do zapisania. Szkoda. Tu otwieramy jedno. Hop, puste. Kurde. Niedobrze, niedobrze. Tym bardziej, że tutaj ta ilość spada dość szybko. Jest i ostrze rytualne. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, bo od razu pójdziemy je otworzyć. Hop. Bum, i mamy unikatową procę. Okej, dobra, logamy. Logamy na secika. Później zbijemy tam chyba jeszcze wielka stopa respi i respi Marlot później. Tak, wielka stopa, Marlot, Choker i później mamy już 2 minutki przerwy, także chwilę trzeba będzie poczekać. Tutaj tych dziadostw mi się nazbierało, ale dobrze, niech się zbiera ich jak najwięcej. Jakiś hajs już tutaj też się zebrał, widać. Trzeba będzie do depozytów płacić. Bardzo, ale to naprawdę bardzo dawno już nie lotłem żadnej legendy na topce, co mnie, kurde, mega martwi w sumie. Bo jednak, no, cosik powinno spaść. O, gówno. Dobra, logamy dali. Logamy dali. I miejmy nadzieję, że cosik tu się poszczęści dzisiaj. Naprawdę. Ja wiem, że ja tak gadam, że te legendy, no ale o co innego chodzi, jak nie o legendy, widzowie, kurde, no po coś człowiek klika te wszystkie piksele, żeby coś mu wypadło. Dobra, dawaj tego Chokera i logamy na Marlot, hop. Dobra, tutaj dupa, jak zwykle. Sobie stoimy, bijemy, no a zobaczymy, czy coś zdobędziemy. Hop, dawaj. Hopa, jest i Marlot. Marlot nie oddała, dobra, lekniemy się ładnie. Ile? 20 serduszek, to co, jedziemy kolejną piątkę. Pierwsze puste. Kolejny mamy heroik. To akurat... Ciszej. To akurat dobrze rokuje. Hop, tu kolejne puste. Unikat. I zostało nam jeszcze jedno w tej kolejce. I mamy heroik. No tragedii jakiejś wielkiej nie ma, ale... No to dalej nie jest to, co bym chciał zobaczyć. Naprawdę, zobaczymy, ile. Mi się wydaje, że około 90 otwarć będzie. No i mamy okrągłe 10 puste, otwarte ostrze. Jeszcze 15. Także otworzymy sobie jeszcze dwa razy szakru. Pierwsze.
No, pojawiło się coś nowego. Heroiczne buty, osiliona para kamaszy. Okej, dobra, to jeszcze jedno. Dawaj, szakru. Dawaj, hono tu. Hono. Jesteś. Pyk. Pusto. Notowali Kruger. No i sobie zmieniamy ilość otwartych, pustych ostrzy. Mam nadzieję, że mi się kurde nie pomyli nic. Okej, tutaj dziadostwo. Dobra, wracamy sobie na szakru, żeby otworzyć ten ołtarzyk po raz kolejny. Hop. I otwieramy. Pusto. Bardzo niefajnie. Ile jeszcze? 12 ostrzy. Dobra, jeszcze otworzymy dwa ostrza sobie. I później przejdziemy się z powrotem na Marlot. No, ta ilość się kurczy. Kolejna. Pusta. Tragicznie. Bardzo tragicznie bym nawet powiedział. Naprawdę, jakąkolwiek jedną legendę, no oczywiście łapki by tutaj siedziały jak najbardziej, bo no bo jednak, kurde, dziadostwo. Bo jednak, no nie oszukując się, po te łapki tutaj konkretnie stoję z tego właśnie ołtarzyku. No i mam nadzieję, że te łapki się tutaj pojawią. Dobra, 5 serduszek. Pierwsze, hero, najsik. Drugie, puste, gówno. Trzecie, hero, najsik. Czwarte, uni. I piąte, tak jest, piąte, bum, puste. Czyli kolejne dwa puste serduszka, ale również dwa heroiczne, także te heroiki nie najgorsze. No mimo wszystko, no to kurde, jednak liczymy na coś, nie na coś takiego. Ej, 15 pustych ostrzy, to jest naprawdę dużo, 15 pustych ostrzy. I tylko 3 heroiczne. Jesus. Dobra, 9 zostało. Zostało 9. Bum. Unikacik. Kolejny tasak do ziół. Tasak do ziół. Tu mamy proce na wiewiórki. I tu mamy magiczne nagolniki paladyna. Dawaj. I kolejne. Hopa. Somione. Wywołane. Ale nie, my chcemy rękawice, mój drogi szakru. My chcemy rękawice, więc jakbym mógł cię prosić, proszę rękawice. No nie, to nie są rękawice, to było puste. Dobra, jeszcze jeden i zostanie nam 5 rytualnych ostrzy. Ten sobie klikniemy dwa razy myszką. I jest. Bum, pierwsze kliknięcie i drugie. Unikat. Dobra, wielka stopa. Przyszła kolej na ciebie. Oby kurde przyniosło nam szczęście. Cokolwiek przyniosło to szczęście, żeby po prostu ono się pojawiło. Ej, no jest 19 do 16, 35 pustych otwarć. To jest od groma. To jest od groma. Dobra. I wracamy sobie na naszą dwójeczkę na 104-4. Dobra, zacznijmy od bicia właśnie tutaj szeby. Hop. No niestety nie oddała nic, co by nas ucieszyło, ale zobaczymy, może ołtarzyk odda. No nie, ołtarzyk również nie oddał, więc sobie zmieniamy ilość. Dobra, jeszcze jedno otwarcie ołtarzyka, zostaną nam 3 mieczyki. I hop, ej, prawie idealnie, hop, no ale niestety nie przyniosło to pozytywnego skutku. 18 pustych ostrzy. Jesus. Dobra, Wari, tutaj na seta jeszcze logniemy. No z seta nic ciekawego, więc logamy sobie na Marlotkę. O jejku, widzowie, no tracę powoli te nadzieje, które gdzieś tam powiedzmy miałem. Mimo wszystko je kurde tracę. Bijemy Marlotkę i mamy kolejny kolec, który nic nam nie daje. I mamy jeszcze 10 serduszek. Pierwsze, gówno. Drugie, gówno. Trzecie, gówno. Czwarte, heroiczna czapa. I piąte, heroiczna czapa. Okej. Dobra, ile tutaj nam zostało? 5 serduszek. Pierwsze. Drugie. Trzecie, hero. Czwarte. I ostatnie, piąte. Hero,
Hero, hero, hero. Czyli tak to się prezentuje. Stosunek unikatów do heroików bardzo podobne, bardzo zbliżone. Tutaj to dzielimy. Tu mamy 4, 5, 6, 7, 8. Dodajemy sobie te 2, to mamy 12 i dodajemy sobie tych 5. Mamy 17 unikatów i mamy również 7, 8, 9, 10, 11, 12 heroików. Tak to się prezentuje, dobra. No i 22 puste serduszka. Także bardzo, bardzo, bardzo kiepsko. Zostały nam 3 ostrza. Pierwsze puste. To już sobie poczekamy i otworzymy to wszystko do końca. Bo kurde, szczerze, no już co ma być, to będzie. Ja nie wierzę, że cokolwiek tu już spadnie. Zostały nam ostatnie 2 otwarcia, hop. Pierwsze, o, kolejne puste 2. Także już mamy 20 pustych, otwartych ostrzy. I zostało nam tylko ostatnie, żeby dopiąć ten opening do końca. Hop, hop. I mamy unikatowe nagolenniki. Czyli naprawdę, naprawdę, naprawdę kiepska dyspozycja tych oto, nazwijmy, otwieraczy. Naprawdę kiepsko, kurde. Ej, no bardzo słabo. 22 puste serduszka do 20 pustych ostrzy. O ile gdzieś tam w trakcie liczenia coś mi się, wiecie, nie odkleiło i nie walnęło, ale no na tyle wyliczyłem. 22 puste serca i 20 pustych ostrzy. 40 pustych otwarć. 40 pustych otwarć, moi drodzy. Kurde, no trochę kiepska, bo... No nie mogę powiedzieć, że nie. Nawet bym powiedział, że trochę się zawiodłem. No i zostały nam tutaj ostatnie bicie szeby. Może? No nie. Nawet nie oddała ostrza. No, moi drodzy widzowie, no kurde, co ja mogę wam powiedzieć? No miał być tu jeszcze jakiś herosik. Czy chcemy jakiś herosik? Nie. Zostawiamy ten odcinek. Niech będzie on pod znakiem openingu i niech on głównie tego dotyczy i niech o tym będzie ten odcinek. Także mam nadzieję, że wam się podobało, mimo że bez jakiegoś wybuchowego lotu, no to jednak odcinek moim zdaniem nie najgorszy. Te loty mogły być lepsze, no na pewno tutaj z tych ostrzy, no jednak nastawiłem się na trochę lepszy łup, tylko 3 heroiki, naprawdę kiepsko, natomiast z o wiele, wiele lepszej strony, gdzie uważałem, że będzie to w odwrotnym stosunku, pokazała się nam mardo, ta w sumie to ten ołtarz. Sorki, musiałem ziewnąć, gdzie tych heroików jednak no, było zdecydowanie więcej, w lepszej kondycji, jak sami w sumie możecie nawet sobie teraz zauważyć. No i mamy tu jeszcze chyba PvP. Uciekaj. Dobra, mamy złapane jeszcze PvP, także tak na koniec odcinka, mam nadzieję, że się teraz nie wywalę z tym tankiem, bo na ogół to wygrywałem z tym tankiem walki. No, mimo że też EQ legendarne ma, no to jednak tu udawało się wygrać. No coś tutaj niekorzystnie, ten początek walki, co tutaj siadło. Okej, na tej zasadzie, tak, bije go zimnem. O, tu ładny krytyk siadł, podwójny. O, potężny krytyk siadł tutaj widzę. Ale słaby ten krytyk mimo wszystko. Okej, ja mu siadł też krytyk, tu podwójny damy, lodowy, oj. No i dobra, siadł down. Tutaj siadły te CB-szki w miarę szczęśliwie, na moją korzyść, oczywiście na moją korzyść. Tu sobie przesuńmy to, o, żeby było ładnie.
No i Marlot jeszcze nam tutaj z respi. Marlot, Set, Vary, Stop. No to wiecie co, zrobimy sobie jeszcze po prostu przelot po tych dwójkach, które nam tutaj z respią. Ubiorę sobie to błogo, tak o. Bo jednak to 0,6 SA więcej, 1000 przywracania więcej, to jednak może zrobić różnicę. Na przykład w takim PvP jak tutaj, jakbym dostał jakieś bomby troszkę większe, no to byłoby trochę kiepskawo, myślę. Trochę mogłoby być kiepskawo. A tak jakoś, że tak powiem, przetrwane. PvP teraz mogłoby się zrespić już jadostwo. Dobra, chodźmy na tego seta, bo ten set niby już zrespiony, niby już tam gdzieś stoi, zobaczymy. No i tak jest jak mówię, czyli jest secik. Chodźmy sobie na Marlot, zbijmy ją również po raz ostatni w tym odcinku. Hop. No, nawet serduszka nie dała. I teraz jeszcze tutaj Vary Kruger. Vary Kruger, tam misiek i te inne dziadostwa. Nie zdziwiłbym się, jakby teraz, jakbym naciął się gdzieś teraz na 300 tego pana, z którym się przed chwilą biłem, na którejś ze dwójek, to znaczy na przykład tutaj na tej wielkiej stopie. Jest to bardzo prawdopodobne, nawet wydaje mi się, że prawie, że pewne. A jednak nie. Hop, i teraz jeszcze Choker, nie ta postać. O, ta postać, dokładnie. Ta postać. I na tym sobie, moi drodzy, kończymy. No mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mówię, bez legend, bez jakichś fajerwerków, ale moim zdaniem odcinek nie był zły i że mogło się całkiem dobrze go oglądać, a przynajmniej taką mam skromną nadzieję. Trzymajcie się, buziaki, pozdrowionka i cześć, cześć, do następnego.